Witam, z tej strony Rafał, dzisiaj w kąciku technologicznym. Mikrofon za 25 zł, który przyszedł do mnie z Amazona. Taka okazja była do kupienia. Zwykły kartonik, taki szary plus coś takiego. Znaczy jest to mikrofon pojemnościowy. Ja go może rozbierać nie będę. Chociaż 25 zł to można by było rozebrać. Z Chin Kum, tak się nazywa, co pokutuje u mnie to, że to na pewno chińskie jest, taką myśl przewodnią. To nie jest, znaczy tak, nie będę go w tej chwili testował. Usłyszycie go na pewno w najbliższym odcinku, jeśli chodzi o jakieś nowości, zapowiedzi. Generalnie nazbierało się tego troszeczkę, więc niebawem powstanie odcinek. Więc mamy po prostu mikrofon z kablem, który ma, to jest 57, który ma około 1,20 m przewodu. Takie standardowe jakieś to wykonanie jest, nie jest to jakaś klasa premium, ale słuchajcie, 25 zł, nie ma się czego tutaj spodziewać. Mamy instrukcję w języku angielskim, że trzeba go podpiąć. W ogóle tutaj są jakieś dane podane, ale to mi się wydaje, że ta instrukcja jest po prostu dla około 1,35 m przewód. No, 1,20 m, 1,35 m może być. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle nagrywać, więc taki teścik zaraz zrobię. Tutaj mamy statyw. Statyw wygląda w ten sposób, wszystko w plastik, fantastic, ale no działa. Działa i kosztuje 25 zł, za 25 zł teraz statyw musimy kupić. To jest guma. Tak jak powiedziałem, no to może zmontuję ten materiał zaraz na kompie i podłączymy i opowiem troszeczkę o czymś i to wchodzi w to. Tak to wygląda. Tak jak obiecywałem, tutaj jest druga część, czyli możecie zobaczyć ten mikrofon. W tej chwili już chyba nie jest. Ostatnio przez ciebie wyświetl szczegóły zamówienia. On kosztował 25 zł. W tej chwili mój głos, który słyszycie, jest nagrywany właśnie przez ten mikrofon. Inbox mieliście. Tutaj jest podstawka, wszystko w tej chwili, ja go trzymam jakieś 15 cm od siebie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy... O właśnie. Ok, teraz będzie dobrze, bo trzymałem go chyba tyłem do przodu, tak mi się wydaje, bo one zbierają, te mikrofony zbierają z jednego kierunku. Mamy tutaj szereg zastosowań. Jakość dźwięku, oczywiście troszeczkę będzie podciągnięty ten dźwięk, bo tutaj w OB Studio po prostu to, czy przy montażu troszeczkę go podciągnę, bo może być za słaby, ale to nie jest żaden problem, bo tutaj inne mikrofony też, czy coś nagrywam, to staram się, żeby to było głośne i wyraźne. W tej chwili po prostu słyszycie mój głos właśnie z tego mikrofonu. Tak jak powiedziałem, cena 25 zł, dostawa za darmo, troszeczkę dłużej to trwało niż normalnie, ale tak jak tutaj Wam to powiedziałem, fajny, może nie jakaś super jakość, ale mam nadzieję, że ten, zaraz sam zresztą zobaczę, jak to będzie tutaj brzmiało i tutaj, gdyby się pojawiły w razie, znaczy on ma ocenę tutaj 4 na 5 gwiazdek, więc to chyba nie jest źle. Ale zresztą sami słyszycie, jak w tej chwili mój głos tutaj jest zarejestrowany przez ten mikrofon i jak jest to odtwarzane. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że ten film będzie bardziej, znaczy będzie na pewno bardziej, bo będę mówił o tym, co będzie w czarny piątek na wyprzedażach w sklepach modelarskich. Znaczy, mam cynk z jednego sklepu, nie? Dobra, nie przedłużając, żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrowienia.